kurczaczek. Zobaczcie. Taki gigantyczny dom przy samej drodze. Opuszczony. Tutaj dość nietypowy piecyk. Z boku mamy kafle. A tutaj już cały osprzęt. Szyby są powybijane. Jakaś kobieta na przystanku. Dziwne. Część kuchenna, najprawdopodobniej. Przynajmniej kafelki mówią o tym. Zobaczcie, jak było zabezpieczone okno. Ale i tak tutaj weszli i rozszabrowali. Tutaj kolejny piecyk. Chyba kilka części metalowych już poginęło. Najwyższa pora, żeby odpalić latarkę. Wejdziemy najpierw tutaj, a później pójdziemy na górę. Tarka do prania. I niebieska łazienka. Jeszcze nie zdemontowana wanna. A tutaj ogród najprawdopodobniej tak. Garaż. Dość spory obiekt. Ciekawe, czy to był tylko dom mieszkalny. Czy również prowadzono jakąś działalność? Skrzynki. To się okaże. O kurde. Widać, że wybuchł tutaj pożar. Spalone belki o tym świadczą. A tutaj kibelek mam. Mam nadzieję, że pożar wybuchł, jak nikogo tutaj nie było. Już sobie wyobrażam, jak stąd spierdziela. Aha. Wszystko się popaliło. Instalacja miedziana. Tutaj chyba część podłogi przy sufitu runęła do piwnicy, ale spróbujemy tam wejść. Ło! Mamy tu nawet jakiś sprzęt. Magnetofon, odkurzacz. Tutaj co? Też taki magnetofon malutki wraz z radiem. Szkoda, że nie ma tutaj Go Urbex, bo zaraz byśmy słuchali muzyki. Musi mi powiedzieć, jak to wszystko zorganizować, żeby podłączyć prąd w takich opuszczonych obiektach. O, maszyna do pisania. Maszyna do pisania. Olimpia. Tutaj silnik. Część silnika. O nie, jest to silniczek. Nie za duży. Czyżby od malucha? Tutaj kino domowe. A w dalszej części również kilka rubieci. Spróbujemy tutaj stanąć. Dobra. Wszystko jest zalane. Jest trochę elektroniki. Sprzęt do mielenia mięsa.
Widzicie, nawet troszkę wyposażenia się znalazło. A myślałem, że będzie pusto. Piloty. Dobra, wracamy. Idziemy zobaczyć na górę. Udało się wyjść bez szwanku. Dobra. Musimy wejść. Idzie tędy przejść, czy nie? Idzie. Można tędy przejść. Dobra, zobaczymy, co jest u góry. Tu już chyba byliśmy wszędzie. Tutaj jest to. Tu główne wejście. O kurde, kasetka. Ale zauważcie, że ona nie jest wcale jakaś stara. Ktoś ją chyba gdzieś niedaleko stąd zapierdzielił. A tutaj porzucił resztę. Pierścionki. Torebka. O kurde. Całkiem ciekawe znalezisko. Dobra. Idziemy do góry. Kluczyk od kasetki. Ona jest kompletna. Powiem wam, że dom wyglądał niepozornie, a zaskakuje mnie z każdym krokiem. Ale tutaj się to chyba już zakończy. Kolejny piec. Zobaczymy, jak to z góry wygląda. O, wejdziemy na parapet. Zobaczcie. Dach. W większości się spalił. Ty, ale tu można wejść jeszcze wyżej. Zobaczymy, czy da rady schodami. Jak nie da rady schodami, to spróbuję tędy wejść. Wiecie, że lubię takie wyprawy. Można wejść. Myślałem, że się powspinam trochę, ale nic z tego. Tylko, czy te schody wytrzymają? O kurde. Wystający gwóźdź, idealna pułapka. Pyk. I troszeczkę bylibyśmy zszokowani. Co ta pani tutaj robi? Jest tutaj przystanek, ale ona jest jakaś dziwna. Szuka coś w torebkach. Dobra. Idziemy dalej. Myślę, że to dobre miejsce
aby zakończyć eksplorację. O, właśnie tu sobie siądę. Tu mi jest wygodnie. Moi drodzy, to dzisiaj taki szybki urbeksik. Po drodze zauważyłem dom, oczywiście nie przejadę obojętnie. W tym miejscu zakończę eksplorację. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia. A na mnie już czas. Thank you.